Smog w Polsce rocznie powoduje 40 tysięcy przedwczesnych śmierci. Poziom zanieczyszczeń znacznie przekracza normy. W okresie zimowym zwracajmy szczególną uwagę na to, czym ogrzewamy nasz dom. Oddychamy powietrzem z rakotwórczą substancją. A teraz pogoda. Ale nudy, nie ma nic w tej telewizji. Na którą masz jutro wizytę? Jutro o 13 dowiemy się, co z naszym maleństwem. Dobrze się czujesz? Jesteś przeziębiona? Wszystko okej, tylko trochę mnie tutaj drapie. Słuchaj, idzie mróz. Nie jest trochę za zimno w domu? Idź się wyśpij, a ja napalę trochę w kominku. Ma pani bardzo słabe wyniki krwi. Sugeruję, że powinna pani się udać do onkologa. Nie rozumiem. Czy to coś złego oznacza? To oznacza, że musimy wykluczyć najgorsze. Proszę się udać do specjalisty, wszystko pani wyjaśni. No, dobrze. Oddam na pani matę kaszel? Co, nic takiego. Proszę się z tym udać do specjalisty. Wykluczenia, proszę udać się na rezonans magnetyczny. Czy jeżeli nie podejmę leczenia, czy utrzymanie ciąży będzie możliwe? Ale o czym pani mówi? Jeżeli teraz nie podejmiemy leczenia, to później będzie za późno. Musi pani podjąć jak najszybsze leczenie, inaczej decyduje się pani na swoją śmierć. Możemy umówić się na następną wizytę. Zapraszam dzisiaj po południu. Dobrze, przyjdę dzisiaj. Cześć, kochanie, wróciłem. Jak było lekarza? Jan. Mam nowotwór płuc. Nigdy nie paliłam papierosów, więc nie może być tym problemem. Kiedy zaczynasz leczenie? Jak to? Przecież możesz umrzeć. A co z dzieckiem? Może umrzeć z tobą lub wychować się bez matki. Co? To nie ja pomału zabijałam siebie i nasze dziecko. Ania, co ty robisz? Jak tak bardzo nie lubisz, to proszę, masz! Robisz! Pomóż!